Siema, muszę wystawić raptora, Jamaszkę, sprawić, czy ona będzie się nadawała w ogóle na uzdowo, czy ją zabieramy, czy nie, o co tu chodzi, co to tak klepie, bo być może, że mi się wydaje, że klepie. Aj, moment. Jest akurat Bartas. To pomoże mi w odsłuchu tego cuda. Kłada kupiłem. A nie wiedziałeś? No niedużo, 3,5 klocka. Ładny taki. Taki ładny, zadbany, ale do remontu chyba, wiesz? No to słuchaj, teraz na staniu będzie to... Z tamtej strony bardziej słychać. Słyszysz, a słyszysz, jak teraz przerwał? Przy wyłączeniu? Jak schodzi. No. Jak schodzi. Korba. Napierdala korba. Kurwa, 3000 km tylko i już? No, ty zrobiłeś 3000, tak? Nie. Od nowego. Raczej wątpię, żeby od nowego 3000 było przejść. Czyli ma więcej najechane. Tak, to na pewno. Jedzie mu oddać chuj. Od kogo to będzie? Na umowie dobrze wpisać? Będzie rok. Dobrze. No to jedzie mu oddać, kurwa. Nie, no nie. Ile ja mogłem zrobić? No nie wiem, z 500 km nawet nie, 300? Wątpię, że więcej zrobiłem. Zrobiłeś, co to nim najeździłeś. No ale to może taka już jest przypadłość, nie? No to... Ale lepiej zrobić, nie? Pewnie. Ciekawe, ile nowa korba, co? Czy tam jeszcze coś niewyklepane będzie po drodze? To jak korba, to jej od razu tłogi. Czyli remont mam. Robić wszystko. To co, to słapa lepiej. Tak. Od Kajo wsadzę silnik. Od Kajo. A co, 180? No. Wiesz, jakie bąkole? 110 wie. No, 110. Tego koła nie uciągło. No to co, a co mi radzisz? Robić? Ile to będzie kosztowało? Z 7 koła. Słuchaj, remont. Ja ci powiem tak, na bidnego nie trafiło. Ale ja normalnie. No nie, czyli co, rapi? No strasznie wali. Wali tak, że... I to tak dochodzi z dołu silnika, no to... Tak, no, z dołu, innego, no. Co tam innego może być? No. Dobra, dla manety. Tak, dla maneta ogarnie. Nie. To już szpanio taki, że... Albo słapa, no słapa zrobimy, a może silnik od Trabanta? Ty, ja to ci powiem... Ja bym wolał w to zainwestować, zrobić... Tak? Zrobić to i... No dobra, zrzutę trzeba zrobić. A, na... Marcina kładł już cyka. Tak? Tak, załatwiłem mu tam mechanika u nas.
U nas wnioskowy ma do odbioru. I co, co było? Odwrotnie wszystkie jakieś wężyki od podciśnienia, od odmy były źle, wszystko podłączane, nie? Aha. A synchronizacja gaźników to była tak zrobiona, że to nie miało prawa chodzić. Aha. Na tą synchronizację to robił ten kurwa ślepo gebany. Aha. Od sendy, kurwa. Aha. Sędziarz. No, od sendy, kurwa. To jest ten twój ulubiony mechanik. Ten ulubiony, tak. Ja właśnie, zawoź do Michała. Ślepok z Francji części pozamawia. Gdzie... I będzie taniej. Zamiast trzy koła wyjdzie 300 zł. Tak. Później zamówi korbę za 7, sprzeda za 6 i kupi ci używaną za 2. A potem słapa zrobi z Kajo. Tak. No Bartas, no to no przykro mi, nie? Przykro mi, że mój KTM jednak nie będzie żył. A miałem grubego wozić na uzdowie. Bo ma nogę złamaną kładem. Obiecałem mu to. Grubego zrytego? No. Patryka. Ty kurwa, co, jo, ta 110 tego nie uciągnie. Uciągnie. To bierzmy tą 110, pakuj go. Dobra, na 110. 110 Patryk ci bierzemy. Tak, pakuj mu 110 i niech chłopak jeździ. Ale Raptorem żebym się najeździł, co? Długo, nie? To niedawno co remont, nie? No. Co wróciła dla monety. No, sprzęgło. To są kosztowne zabawki. No są. Ja tak jak babkę miałem, to tak tego nie odczułem. Ale ty patrz. Tu remont 7 koła, nie? Gdzieś wyjdzie, nie? No, dajmy na to, że 4, nie? No słuchaj, Moira, jak gadałem z Moirą, to mówił mi, że za tłok chyba, cylinder, korbę, to wyszło mu tam chyba 4 koła, jak go la moneta podliczył. Aha. Coś takiego było. Kiedyś mi coś gadał. Aha. Jak gadaliśmy właśnie na temat... No to zbiórkę trzeba zrobić na live'o. No, może kiedyś uzbieramy do grudnia. A ja tu chciałem kupować dla widza jeszcze kłada. No nie ma. No nic. Na razie to ty dla siebie Raptora zrób. Teraz Raptora trzeba zrobić, żeby na zimę jakoś to latało, nie? Czekaj, ja płyn chłodniczy mam? Ma. Ja ci powiem, za dużo tego nie ma. No, ale to tak już jest. To Raptory tak mają, nie? Tak jest? No, tu dolejesz trochę, zaraz ci wyleci nadmiar. O. Dobra, Bartas, no to dzięki ci, że za diagnozę nie pocieszyłeś mnie. Słuchaj, ja to wiesz, ja nie jestem tu szpanią. Tak, ale szpanią, wyczułeś to doktorem. Samo, wysłyszałeś to samo co ja, że tutaj no to z dołu to wali, nie? Wali gdzieś to coś tu na dole. No. Niepokojąco wali. Tak, strasznie. To nie jest normalne. Nawet jak go gasisz i schodzi. Tak. Schodzi z obrotów, to jeszcze gorzej słychać. No. Nie, wolę mieć taki ładny silniczek. Nie chcę, żeby to się rozwaliło. Tak, tam tego swapa też nie ma co robić, kurwa. Co tu włożysz? To ma dosyć jebnięcia. Nie, no pewnie to ma aż za dużo. Chyba, że jak ma aż za dużo, to wkładaj tego od Kajosa i... Albo wezmę go na uzdowo, dam się golnąć komuś i będzie bulił. Tak, 7 koła. 7 koła. Za przejażdżkę. To nie jest głupie. To nie jest głupie, nie? Dobry pomysł. Nie chcesz się przejechać? Chcesz się przejechać? Nie chcesz? Dobry jest. Kawałek, tutaj sobie parę bąków walniesz. Ale ci powiem, kurwa... Ten przód to żeś zrobił mistrzostwo, nie? No! Mało tego, że się wyjebałeś, to jeszcze tak ładnie to pogiąłeś. No, pasuje, nie? Wszystko rurka w rurkę. Ta, że to nie wygląda jakby to jebnięte było. No! Nie, ręcznie byś tego nie zrobił. Nie pewnie, że nie. Tu patrz, pękło, aż takie uderzenie było, no. Trochę ja... Dobra, to na razie nie ma jazdy. Na razie została ci. Mało tego, tu masz. Kajo, Tomka, zawsze. Kajo, no dobra, muszę zmienić koło w becie i się szykujemy jutro na budowę. O szkoda, mało co nim pojeździłem. Raptor niestety zaczął klepać. Prawdopodobnie remont, gruba kasa. Koło piątki trzeba szykować. Ciężko po remoncie kupić Raptora. 700. Na pewno jak ktoś sprzedaje, to jest do roboty. No szkoda. Myślałem, że go wezmę na rozdowo. Słabo. No to co? No. Trzeba zbierać kasę na naprawę. Nara. Do nara.